Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Tak, moi drodzy, tytuł nie jest clickbaitem. Przychodzę do Was z wiadomościami z ostatniej chwili. Kiedy wejdziemy w zakładkę nowości w grze, ukazuje nam się nowy komunikat, nowi brawlerzy i wiele więcej. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie na temat nowych brawlerów, którzy niedługo zostaną dodani do gry. Ale standardowo na początku chciałem Wam podziękować za zostawione 8000 łapek pod ostatnim odcinkiem. Więc w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie na początku 2 megaboksy. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moją twórczością, oczywiście zapraszam Cię na mojego Instagrama GamingWithFarel, do którego link znajdziesz w opisie. Jak widzimy, mam jednego megaboksa w przecenie, który kosztuje 60 gemów. Bardzo fajnie, ponieważ na moim koncie zostało tylko 75 gemów, a normalnie megabox kosztuje 80, więc sobie otwórzmy na początku jednego megaboksa. Przypominam, standardowo za każde 4000 łapek zostawione pod tym materiałem, w przyszłym odcinku otwieramy jednego megaboksa. Let's go! Punkty do Barley'a, punkty do El Primo, punkty do Jessie, punkty do Crow, punkty do Colta oraz 5 razy event ticket. Właśnie wydałem stówkę na 360 gemów, więc zostawcie obowiązkowo łapeczkę w górę. Kupujemy kolejnego mega boxa za 80 gemów. Kurczę, czego ty taki drogi jesteś? I sprawdźmy, co nam spadnie. Gold, punkty do Franka, punkty do Pam, super, punkty do El Primo, do Nity, do Poco. Nie! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Nie wierzę! Nie wierzę! Co tu się odwaliło? Co tutaj się odwaliło? Wow! Wow! Odblokowałem Spike'a. No pięknie, no pięknie. Więc w dzisiejszym odcinku wiem, co będziemy robić. Będziemy grali z Spike'em. Będzie to mój pierwszy raz gry z Spike'em. Nie sądziłem, że wydropię kiedykolwiek jakąś legendę z tych megaboksów i że będzie to tak szybko. Normalnie nie dość, że dzisiaj weszła informacja, że wchodzą nowi brawlerzy do Brawl Starsa, to ja jeszcze dropię Spike'a tak od buta. No coś niesamowitego. Okej, emocje niech już opadną, porozmawiajmy sobie teraz na temat nowej aktualizacji, która niedługo zostanie wprowadzona do świata Brawl Stars. A nowym brawlerem jest Rosa. Sama historia Rosie jest naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ jest to brawlerka, bokserka wychowana w dżungli, dzięki swoim umiejętnościom bokserskim w niej przetrwała, ponieważ wyjaśniała wszystkich oponentów w koło. Założyła kaktusy na łapy i prepare your weapons and fight. Więc w przyszłej aktualizacji szykuje nam się naprawdę niezła zawodniczka. Jej głównym atakiem są kamienne pięści, podobne tak jak w UL Primo, lecz tutaj atak jest znacznie szerszy. Mało tego, jej ult jest naprawdę niesamowity. Tworzy wokół siebie tarczę z winorośli, który zmniejsza wszystkie przyjmowane obrażenia. Co sprawi, że na chwilę obecną stanie się ona najsilniejszym brawlerem tankującym. Ponieważ Rosie pochodzi z dżungli, jej star power to życiodajna flora, która pomaga szybko zregenerować życie, kiedy przebywamy w krzakach. Co sądzicie o tym brawlerze? Dajcie znać w komentarzu. Moim zdaniem będzie to jedna z lepszych postaci. Sam El Primo osobiście mało gram, ale ta Rosie naprawdę będzie mega sztosem. Jestem mega ciekaw również, jakiej klasy rzadkości ona będzie występować. Przejdźmy do kolejnego newsa, ponieważ zostaną dodane do gry aż 2 skiny. Jeden do postaci, który nazywa się Penny i będzie to Penny Bunny. Z okazji świąt wielkanocnych zostanie dodany skin Króliczka Wielkanocnego. Moim zdaniem naprawdę fajnie to wygląda, z pewnością go sobie kupię. I kolejnym skinem, który będzie moim zdaniem naprawdę kozackim sztosem, jest Nita Shiba. Zostaje ona dodana z okazji Złotego Tygodnia świętowanego w Japonii. Ja osobiście posiadam Nitę Pandę, ale Nita Shiba też naprawdę będzie kozackim sztosem. Jeżeli ktoś nie wie, Shiba to jest taki fajny piesek. A najważniejszą informacją dzisiejszego odcinka nie jest to, że dropłem Spike'a, ale że postać Boo zostaje przerobiona totalnie na nową. Już nie będzie starego Boo, tylko dostaje nowy wygląd, który będzie moim zdaniem 100 razy lepszy niż dotychczas. A wy oczywiście napiszcie w komentarzu, którego Boo woleliście, tego starego czy tego nowego. Okej, ja już się nagadałem na temat nowej aktualizacji. Przyszedł czas w końcu nacieszyć się nowym brawlerem legendarnym. Zagrajmy może sobie na początku solo Spike'iem. Nigdy Spike'iem nie grałem. Wiem, że ma ulta takiego, który spowalnia innych przeciwników. Zobaczymy, jak mi pójdzie tym razem. Let's go. Okej, rzucamy sobie kaktusikiem, normalne. Bardzo fajnie to hita. Po 480 razy 2.
480 do kwadratu. Ok, mamy pierwszy power. Ej, dobry ma to zasięg. Naprawdę ma fajny zasięg. Tenita. Przepraszam, Penny. Ej, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale chyba Penny dostanie! Penny Bunny, Penny Bunny! Op! Bum! Ej, przeżyła to. Dobrze, jeszcze nie znam trajektorii dokładnie lotu tych kolców z kaktusa, ale niedługo je poznam i za chwileczkę tą Penny powinienem uwalić. Dobra. Nie jest tak łatwo wcale, kurczę. Myślałem, że będzie łatwiej troszeczkę. A, cwaniaku, o skrzynkę rzucasz i chcesz mnie obić. Kurczę, uciekam, uciekam przed nim, bo on mnie... Ach, ale misnąłem tego ulta. Dobra, ale zawijam, zawijam gumi jagody. Sok z gumi jagód jest mój. Dziękuję, że tu podeszłeś, przyjacielu. Ho, ho, ho! Kabum! Kolejny sok z gumi jagód, lecimy! Lecimy, bąbelku! A tutaj jesteś, przyjacielu. A co ja mu zrobiłem z głową? Thank you. Thank you, Richard. Easy peasy. Ej. Coś mi się wydaje, że ten Spike będzie naprawdę jednym z lepszych i moich ulubionych brawlerów. Lecimy z drugim meczykiem, skoro nam tak łatwo poszło. Zagrajmy jeszcze raz. Może tym razem się skompromitujemy. Kto wie? Alright, let's go. Bardzo, powiem wam tak, lubię... Ej, 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 ej! To miał być autoatak, a tak troszeczkę nie trafiłeś. Ach, ten rikoszet, ach, ten rikoszet. Bardzo lubię ten tryb, gdzie są soczki z gumi jagód. Dobra, jeszcze jeden strzał. Okej, mamy drugi poziom. Bardzo fajnie. Panie kaktusie, pam. O nie, o nie. O nie, o nie! Ej, to nie miało tak wyglądać. No dobra, chociaż mamy Spike'a na poziomie drugim. Play again. Kolejne podejście. Idziemy naszym ogóreczkiem. Ej, ej, to miał być mordo autoatak, a ty mi tutaj troszeczkę trolujesz. No, rzucaj, rzucaj. Dziękuję. Dziękuję. I co, mordo? I co, mordo? I co? Po co ci to było? Przyjacielu, po co? O, ten Dynamite może mi zrobić kuku. Może mi zrobić kuku i to duże. Ho! Oj, niestety mu się nie udało. Ale tutaj mamy Daryla, do którego nie będę podchodził. On jest na siódmym. Dobra, Dynamite'em na razie się... Nie no, nie no, no, no! No ale przecież mu nie damy teraz rady, gdzie on ma 10 już. Muszę z tym Dynamite'em się steamować. Musimy zrobić z nim... O nie, ulta tak misnąć. Ja myślałem, że on tam pójdzie. No! Zwariowałeś tym Frankiem? Zwariował. Ej, przyjacielu, czy ty masz ulta załadowanego? Nie no, Daryl. Daryl na tym. Do widzenia, panie Darylu. No i niestety się nie udało. Kurde. Było blisko. Było blisko. Okej, moi drodzy. Ja troszeczkę sobie skilla potrenuję moim nowym, ulubionym brawlerem, czyli ogórkiem. Ja wam dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie oczywiście łapeczki w górę, subskrybujcie kanał po więcej i oczywiście wbijajcie na mój Instagram Gaming with Farrell. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, trzymajcie się, cześć!